Znajdujemy się w ośrodku badań CERN w Genewie, gdzie powstaje jedna z największych maszyn na Ziemi. Jej zadaniem jest odkrycie najmniejszych cząsteczek wszechświata. Cząsteczek, które powstały podczas Wielkiego Wybuchu. Kosmos dla początkujących. Dziś porozmawiamy o Wszechświecie, o tym, jak powstał i o badaniach na jego temat. Znajdujemy się pod Genewą w Szwajcarii, w miejscu, gdzie dzięki najbardziej śmiałemu eksperymentowi na naszej planecie uczeni odtworzą Wielki Wybuch. Polecimy samolotem, w którym naukowcy postarają się odkryć, jak powstały planety, i będziemy badać materię, z której wszyscy powstaliśmy – gwiezdny pył. Jednak nie ma pewności, czy już go znaleziono. Poznamy człowieka, który myśli, że wie, jak stworzyć wszechświat, choć nie zawsze mu to wychodzi. W szafie mam pełno nieudanych wszechświatów. Podróż do początków Wszechświata zaczynam od zjechania 100 metrów pod powierzchnię Ziemi, gdzie pod Genewą znajduje się 27-kilometrowy tunel, wielki zderzacz hadronów. To jeden z największych kompleksów badawczych, w którym naukowcy starają się odtworzyć Wielki Wybuch sprzed 14 miliardów lat. W urządzeniu tym na skutek zderzania się wiązek protonów powstanie plazma, której temperatura wyniesie 10 tysięcy milionów stopni Celsjusza. Eksperyment ma się udać dzięki największemu magnesowi świata, który rozpędzi protony w okrągłym tunelu. Nie dokona tego jeden magnes, a tysiąc. Inżynier Verena Kain wyjaśniła mi, o jakich prędkościach mowa. The speeds involved are truly amazing, as engineer Verena explained to me. Rozpędzimy protony do prędkości bliskiej prędkości światła, a dokładnie 99,999999% tej prędkości. Do zasilenia procesu potrzeba tyle energii, że Francja zgodzi się na eksperyment tylko latem, gdy nie trzeba ogrzewać mieszkań. Aby dowiedzieć się, jak powstał Wszechświat, musimy cofnąć się do momentu, w którym wszystkie składniki były na miejscu, ale nie uformowały jeszcze gwiazd i galaktyk. Energia zdarzeń wytworzy taką temperaturę, by powstały w niej cząsteczki obecne w ułamku sekundy po Wielkim Wybuchu. Skąd pewność, że w ogóle taki był? Jednego z największych odkryć na temat powstania Wszechświata dokonano dzięki obserwacjom teleskopowym prowadzonym w latach 20. minionego wieku przez genialnego astronoma Edwina Hubble'a. Jego wnioski były nadzwyczajne. Janet odwiedziła miejsce, w którym nauka stanęła na głowie. To teleskop Hookera na szczycie Mount Wilson, kilka godzin drogi od Los Angeles. W latach 20. był to najlepszy teleskop świata, którym Hubble badał galaktyki. Wykorzystując go, zebrał sporo danych, z których potrafił wyciągnąć wnioski. W latach 20. Hubble mógł rozwiązać spór na temat rozmiaru Wszechświata. Dzięki teleskopowi dowiódł, że jest on o wiele większy niż przypuszczano i że pełno w nim gwiazdozbiorów znajdujących się w niewyobrażalnych odległościach od Ziemi. Ojciec Dona Nicholsona pracował z Hubble'em, a on sam przychodzi tu od małego. To miejsce jest jak świątynia. W pierwszej połowie XX wieku nie istniało drugie takie obserwatorium jak Mount Wilson, które byłoby mekką astronomów. Czy ojciec opowiadał panu, jaki był Hubble? Nie za dużo. Jako astronom nie miał sobie równych. Ale w towarzystwie nie wszyscy go lubili.
Gdy już zmierzył odległości między galaktykami, szukał kolejnych szczegółów. Zaczął prowadzić obserwacje ich widm. Chciał odkryć, w jakim stopniu różnią się one od widma światła słonecznego na Ziemi i dlaczego są niebieskie lub czerwone. Hubble wiedział, że obiekty poruszające się w przestrzeni zmieniają kolor. Przybliżający się gwiazdozbiór miał niebieski odcień, zaś oddalający się czerwony. Hubble zaczął badać tysiące galaktyk. Niektóre bliskie gwiazdozbiory miały niebieski odcień, lecz z odległymi było inaczej. Większość z nich była czerwona, co mogło oznaczać tylko jedno. Wszystko we wszechświecie oddala się od nas. Wyobraźmy sobie, że pineski to galaktyki odsuwające się od Ziemi. Hubble odkrył, że nie poruszają się one z taką samą prędkością. Pineski rozmieściłam w odległości 10, 20 i 30 cm. Gdy rozciągnę materiał dwukrotnie, pierwsza przesunie się o 10 cm. Druga, będąca dwa razy dalej od Ziemi, oddaliła się o dwa razy tyle, a trzecia trzy razy. Tak zachowują się galaktyki i Hubble zrozumiał, że wszechświat się rozszerza. Wyniki były szokujące, bo cofając obliczenia, można było zbadać, gdzie był jego początek. Okazało się, że wszystko zaczęło się od wielkiego wybuchu niemal 14 miliardów lat temu. Mogłoby się wydawać, że spoglądanie daleko w kosmos to jedyna metoda badania jego narodzin. Z kolei to, że zakopana głęboko pod ziemią maszyna wskaże na to, co się działo 14 miliardów lat wcześniej, jest mniej prawdopodobne. Europejski Ośrodek Badań Jądrowych CERN powstał po II wojnie światowej. Do jego zadań należało zbadanie budowy atomu poprzez rozbicie jego cząsteczek. Przez 40 lat prowadzono tu badania na najwyższym poziomie, które doprowadziły do powstania 27-kilometrowego tunelu otwartego w 1989. Stare urządzenia zastąpił nowy, 10 razy mocniejszy zderzacz, który pozwolił nie tylko zajrzeć do wnętrza atomu, ale również zbadać początki kosmosu. Przerasta to moje pojęcie i dlatego poproszę Bena Alamaka, by wytłumaczył nam, co spodziewają się odkryć. Mamy nadzieję dowiedzieć się o początkach Wszechświata, o Wielkim Wybuchu, tym, co było po nim, a dokładnie w pierwszej sekundzie. I do tego potrzebny był 27-kilometrowy tunel? Tak. Co zamierzacie odkryć? Boską cząsteczkę. Dlaczego interesuje was coś nieuchwytnego? To cząsteczka odpowiedzialna za masę. Myślałem, że Newton dawno już to zbadał. Newton odkrył, jak siła grawitacji oddziałuje na masę, lecz nie skąd się ona bierze. Więc bozon Higgsa, zwany boską cząsteczką, to jedno. Co jeszcze? Przy odrobinie szczęścia i jeżeli sprawdzą się nasze teorie, można wyprodukować ciemną materię. Próbujemy powielić naturę, tylko na małą skalę. Budujemy własny wszechświat, co daje przedsmak potęgi, choć na razie przy pomocy komputera. Jednak do poznania rozwoju wszechświata Carlos musi wykorzystać jeden z najpotężniejszych komputerów w Wielkiej Brytanii. Superkomputer potrafi przeprowadzić 300 milionów milionów operacji arytmetycznych na sekundę. To dużo, ale sam wszechświat jest potężny i wiele się w nim dzieje. Model wszechświata może do złudzenia przypominać prawdziwy, ale nie zawsze. Przepis na niego to nie tylko prawa fizyki. Składniki nie są pewne, a wszystko może się źle skończyć. To próby symulacji dwóch nieco różniących się od siebie wszechświatów. Ten składa się z chłodnej, a ten z ciepłej materii. Jednak ewoluują zupełnie inaczej.
W obu przypadkach Carlos bada dwie możliwości. W lewym ciemna materia powstała z zimnych i ciężkich cząsteczek śniegu. W prawym są one lżejsze i cieplejsze. Okazuje się, że jeden z nich nie funkcjonuje. Choć oba tworzą wielką strukturę, to wszechświat z ciepłą materią nie formuje małych zbiorowisk, z których powstaną galaktyki. Carlos i jego zespół wiedzą, że są na właściwym tropie, bo po raz pierwszy stworzyli cyfrową analizę olbrzymiego fragmentu wszechświata, która umożliwia porównanie modelu z rzeczywistością. Po latach prób, gdy ukazuje się pierwszy obraz, mówisz sobie, to jest to. Takich wyjątkowych momentów miałem zaledwie kilka w życiu. Po stworzeniu Wszechświata zespół wykorzystuje praktyczne umiejętności na pojedynczym gwiazdozbiorze. Czy na poziomie szczegółu przepis nadal się sprawdza? Komputerowy obraz galaktyki wizualnie niczym się nie różni od prawdziwych galaktyk. Oznacza to, że nasze badanie ma wiele wspólnego z tym, co się działo w prawdziwym Wszechświecie. Gdy Carlos składał własny model Wszechświata, wiedział, że do tego potrzebna jest szara materia, jednak nie wiedział, czym ona naprawdę jest. Pracownicy ośrodka badawczego CERN mają nadzieję dowiedzieć się, czym jest szara materia. Wywołanie wielkiego wybuchu w miniaturze jest trudne, ale zbadanie tego, co następuje zaraz po nim, do najłatwiejszych nie należy. Tym zajmuje się detektor Atmos, jedno z największych i najbardziej złożonych urządzeń, które kiedykolwiek powstało. Ma długość 48 metrów, średnica wynosi 25, a wszystko znajduje się 100 metrów pod ziemią w krypcie wielkości katedry. Atmos jest częścią 27-kilometrowego tunelu, w którym dochodzi do zderzenia protonów mknących z prędkością bliską prędkości światła. Zadaniem Atmosa jest namierzenie fragmentów, które powstają w wyniku mini-wybuchu. Pippa Wells jest jedną z uczonych budujących olbrzymią maszynę. To otwór, którym pobiegną przewody akceleratora. Więc to tędy będą mknęły protony. Tak. Jedna wiązka z jednej strony, druga z przeciwnej. 40 milionów wiązek co sekundę ma szansę zderzyć się ze sobą w środku detektora, z czego około 20 protonów wejdzie ze sobą w reakcję. Nas interesują powstające w tym momencie resztki, które później rozbiją się na wszystkie strony. Powstanie więc mała kula ognia. Maleńka. Będzie niesłychanie gorąca, a to, co z niej powstanie, momentalnie rozpadnie się na kawałki. Tak. Atmos musi być tak olbrzymi, ponieważ składa się z warstw detektorów, mających wykryć, co i kiedy działo się w jego wnętrzu. Pippa Wells odpowiada za detektory znajdujące się najbliżej zderzenia protonów. Ochrona cząsteczek to jedno, ale zdobycie informacji to kolejne wyzwanie. Musimy się dowiedzieć, co powstanie na skutek zderzenia. Czy będą to resztki kompletnie obcych nam cząsteczek, będących częścią bozonu Higgsa, albo szarej materii? Czy będzie to zwykła, znana nam interakcja, tyle że zachodząca przy udziale większej ilości energii? To nie ludzie zdecydują, które zderzenia będą cenne. Atmos może przeprowadzić ich 600 milionów na sekundę. Ultraszybkie komputery poddają analizie bieżące zdarzenia i decydują, które warto zarejestrować, których można się pozbyć. Mamy do czynienia z potężną aparaturą, bez wątpienia. Jest pani pewna, że będzie działać? Tak. We wnętrzu Atmosa rekonstruuje się procesy zachodzące przy narodzinach Wszechświata, ale nie tylko Instytut CERN próbuje się tym zająć. Około miliarda lat po Wielkim Wybuchu zaczęły świecić gwiazdy. Dziś możemy stworzyć je na Ziemi. Janet przekona się, jak powstają sztuczne gwiazdy i dlaczego pewnego dnia mogą ocalić planetę. W tym przeciętnie wyglądającym miejscu w sercu Oxfordshire, Andy Kirk produkuje nową gwiazdę co 15 minut.
Do ich powstania potrzeba mnóstwa energii, zaś prawdziwe rodzą się dzięki grawitacji ściskającej chmury wodoru. Tu, wykorzystując energię elektryczną, buduje się silne pole magnetyczne działające jak grawitacja. Gwiazdy takie jak Słońce powstają, gdy chmury wodoru zderzą się ze sobą. Po osiągnięciu odpowiednio wysokiej temperatury wewnątrz zaczynają spalać wodór, który przekształca się w hel na skutek reakcji termojądrowej. To samo dzieje się w urządzeniu o nazwie MAST, który oznacza milion amperowy sferyczny tokamak. Milion amperów to natężenie prądu, a tokamak to rosyjska nazwa komory, w której zachodzi reakcja termojądrowa. Opowiedz nam, Andy, co się tu dzieje. To nasze urządzenie, które wyprodukowało już 16 tysięcy gwiazd. Dlaczego odtwarzanie tego, co dzieje się w kosmosie, jest dla Was takie istotne? Reakcja termojądrowa to proces, w którym powstaje energia gwiazd, w tym Słońca. Dążymy do wywołania takiej samej reakcji i poskromienia powstającej energii, dzięki czemu moglibyśmy zaspokoić nasze zapotrzebowanie na nią na milion lat do przodu. Andy marzy o tym, by kontrolować energię powstającą bez udziału paliw kopalnych, bez emisji gazów cieplarnianych i bez odpadów radioaktywnych. Zbyt piękne, by było prawdziwe. To urządzenie przeznaczone jest jedynie do celów badawczych. Gdy prawdziwe gwiazdy wybuchają, mówimy raczej o początku, aniżeli końcu. Gwiezdny pył to jeden z najważniejszych surowców we Wszechświecie. Może stać się częścią kolejnej gwiazdy, planety, a nawet istoty. NASA sprowadziła na Ziemię gwiezdny pył, ale najpierw musiała go znaleźć. Specjalny statek kosmiczny przeleciał obok Marsa, gdzie, jak przypuszczano, znajduje się pył spoza Układu Słonecznego. O tym, jak postanowiono go schwytać, opowie Andrew Westfall z Agencji Kosmicznej NASA. Aerogel to najlżejszy materiał, z jakim pracowałem. Jest zaledwie kilka razy gęstszy od powietrza. Trzymam w ręku kawałek aerogelu i prawie nie czuję jego wagi. Ma jednak niesamowite właściwości, bo potrafi przechwycić cząsteczki poruszające się kilka razy szybciej od samolotu odrzutowego. Aerogel umieszczono na specjalnej łapce, którą przepuszczono przez strumień bardzo rzadkiego pyłu gwiezdnego. NASA twierdzi, że udało jej się przechwycić zaledwie 45 cząsteczek pochodzących z komety napotkanej po drodze. Jądro komety to mieszanina pyłów i odłamków skalnych z powstających planet, więc pył w jej warkoczu powinien dać wskazówki na temat warunków, w jakich powstawała Ziemia. Po spakowaniu łapki z aerogelem wysłano ją z powrotem na Ziemię. Kapsuła z cennym ładunkiem wylądowała na pustyni Utah w styczniu 2006 roku. To niesamowite, że próbki wróciły na Ziemię. Po raz pierwszy od czasów misji Apollo, kiedy trafiły do nas skały księżycowe, mamy do czynienia z trwałymi materiałami pochodzenia pozaksiężycowego. Gdy aerogel wrócił do laboratorium, okazało się, że nie ma w nim cząsteczek pyłu gwiezdnego. Pył ma rozmiar 1 milionowej metra. To 1/100 średnicy ludzkiego włosa. Aby zbadać pył, wykonano 60 milionów zdjęć w powiększeniu, z których tylko na 45 udało się cokolwiek znaleźć. Andrew i jego zespół postanowili zwrócić się o pomoc do tysięcy internautów, którzy pomogli w odnalezieniu pyłu. Średnio każda osoba przeglądnęła ponad 1000 obrazów. Była to żmudna praca w poszukiwaniu śladów, które pozostawiły wpadające w aerogel drobiny pyłu. Tu widać jedną drobinkę i miejsce, gdzie wpadła. To niesamowite, że ludziom udało się je odnaleźć.
W międzyczasie inny zespół analizował pył kosmiczny z komety, który nie był tak trudny do znalezienia. Uderzające o powierzchnię aerożelu drobinki pozostawiały stożkowate wloty i zatrzymywały się na ich końcach. Wyniki badań są zaskakujące. Ślady, które pozostawiły po sobie wlatujące cząsteczki, mogły być takie same, ale okazało się, że różniły się od siebie jak dzień i noc. Po jednej stronie kanału wlotowego znajdowaliśmy ślady niklu, a po drugiej żelaza. Jeszcze tego nie zrozumieliśmy. Pracownicy NASA wierzą, że badania prowadzone nad gwiezdnym pyłem odkryją przed nami wiele tajemnic, tak samo jak miało to miejsce ze skałami księżycowymi w latach 70. Przynajmniej w przestrzeni kosmicznej można zebrać trwały materiał. W Instytucie CERN nie jest to takie łatwe. Kłopot w tym, że naukowcy próbują przechwycić coś nieuchwytnego. Gdy cząsteczki eksplodują, będzie można zarejestrować cały proces w chwili jego powstawania, ale Atmos nie zobaczy niczego, dopóki pierwsza cząsteczka nie dosięgnie detektora. A zanim to się stanie, niektóre powstające w pierwszej fazie wybuchu rozpadną się i jedynie ich fragmenty zostaną zarejestrowane. Aby poznać cały proces od początku, Atmos będzie musiał cofnąć czas. Przyglądaliśmy się próbom odtworzenia wielkiego wybuchu i stworzenia gwiazd, galaktyk oraz całych wszechświatów. Jednak bliższa nam wszystkim zagadka dotyczy tego, jak powstała Ziemia i inne planety. Według teorii z chmur pyłowo-gazowych powstaje dysk, w którym sklejają się odrobiny pyłu. Te tworzą coraz większe fragmenty, aż w końcu grawitacja formuje z nich planety. Jednak tylko wtedy, gdy skały faktycznie chcą się ze sobą spoić. To jedna z zagadek, które nurtują astrochemika Helen Frazier. Wiemy, że siły grawitacji przyciągają duże obiekty do dużych, a małe do małych. Jednak problem w tym, że gdy dojdziemy do przepaści między rozmiarami milimetrowymi i kilometrowymi, nie wiemy, jak takie cząsteczki się przyciągają. Helen próbowała odtworzyć narodziny planety, wystrzeliwując centymetrowe bryły, które miałyby się połączyć. Jednak wyniki nie były zadowalające. Problem tkwił w tym, że przyciąganie ziemskie oddziaływało na cząsteczki jeszcze zanim zderzyły się ze sobą i spadały na dno komory próżniowej. Helen zabrała zespół i sprzęt do samolotu, który wzniósł się na wysokość 6 km nad Morzem Śródziemnym, aby odtworzyć warunki zbliżone do stanu nieważkości. Na skutek lotów parabolicznych 1/3 pasażerów miała kłopoty z żołądkiem, ale to jedyny sposób, w jaki zwykłe istoty mogą uciec od przyciągania ziemskiego. Gdy pilot z miłym francuskim akcentem powie injection, zaczynamy się unosić, bo w tym momencie zaczyna działać mikrograwitacja. Trwa to tylko 22 sekundy, po których pilot musi wyprowadzić samolot z lotu parabolicznego pod tym samym kątem, pod jakim w niego wszedł. Schodzenie pod kątem 50 stopni prosto do morza musi być dla pilotów okropnym przeżyciem, bo w tym czasie widzą jedynie powierzchnię morza. Ludzie w samolocie czują potem siłę 2G. I tak 31 razy podczas jednego trwającego 4-5 godzin lotu w samolocie bez toalety. Pracujemy w trzyosobowych zespołach, w których każdy ma swoje zadanie. Na znak od pilota jeden obraca pojemnik z cząsteczkami, tak by były gotowe do wystrzelenia przez tłoki wprost na siebie. Wtedy kolejny członek zespołu odpala tłoki, które wydają charakterystyczny odgłos. Trzecia osoba operuje ultraszybką kamerą rejestrującą to, co się dzieje z cząsteczkami. W czasie jednego lotu parabolicznego powtarzamy czynność 2-3 razy. Jednak nawet w tych warunkach cząsteczki się nie spajają, więc w kolejnej rundzie eksperymentów naukowcy uciekną się do bardziej radykalnych metod. Przy temperaturach minus 200 stopni Celsjusza będziemy próbowali pokryć cząsteczki lodem. Wtedy zobaczymy, jak ujemne temperatury i lód oddziaływują na proces ich łączenia się i może wtedy dowiemy się, jak powstają planety.
To ekscytujące móc pracować nad poznaniem wszechświata. Przez ostatnie 70 lat posunęliśmy się od odkrycia Wielkiego Wybuchu do odtworzenia panujących wtedy warunków. Dowiedzieliśmy się, że nie dość, iż nie jesteśmy w centrum wszechświata, to na dodatek nasz świat, to co czujemy i czego dotykamy, jest jedynie mikroskopijną częścią całego kosmosu. Wersja polska.